dzisiaj modlitwę mamy w większej grupie tutaj w przepięknym Królestwie. I zanim rozpoczniemy, to chcemy Wam pokazać, jakie piękne kolejne laurki doszły do nas od Bartka i Kuby. Zobaczcie, jakie piękne, jeszcze tutaj może otworzę. W ogóle są oczka, które się ruszają, więc myślę, że osobom starszym, do których dotrą już wkrótce, sprawią wielką radość. Zobaczcie, jaki to jest piękny napis, rysunek, wiara, nadzieja, miłość. I drugi też otwórz od rynku. Też zobaczcie, piękny las, przyroda. Bardzo się cieszę, że te laurki, które przysyłacie, są tak starannie zrobione, tak z miłości, tak naprawdę. Ogromnie się z tego cieszę. I dzisiaj, zobaczcie, przez wstawiennictwo Jana Pawła II pomodlimy się za wszystkie osoby starsze. Jan Paweł II, kiedy był już tak naprawdę w podeszłym wieku, to często się też uśmiechał. A nawet czasem są takie filmy, że spotkał się z młodzieżą i jak młodzież tańczyła, on już nie miał siły tańczyć, ale brał swoją laskę i tak nią kręcił z radości. Więc o to się też pomodlimy przez jego wstawiennictwo, żeby wszystkie te osoby, do których dotrą nasze piękne laurki od Was, miały w sercu bardzo dużo radości. Mamy godzinę 19, więc proszę Was teraz, tak jak zawsze, żebyśmy na chwileczkę odłożyli wszystkie zabawki, jedzonko, picie, pisanie na czacie przez chwilkę tylko, bo chcemy te 5 minut z Panem Jezusem przeżyć w takim skupieniu pełnym radości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I zaśpiewamy, że każdy może być święty i zwrotka o Janie Pawle. Jesteście gotowi? Raz, dwa, trzy i... Każdy może być święty, jeśli tylko chce. Mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie. Ja mogę być święty, jeśli tylko chce. Mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie, bo dobrze wie, gdzie mały Karol. Mały Karol wojnę musiał przeżyć młodym chłopcem, bo to wzmocniło go, by wierzyć z całych swoich sił. Jan Paweł, papież Polak, nie bójcie się, tak wołał. Każdy może być święty, jeśli tylko chce. Mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie. Ja mogę być święty, jeśli tylko chcę. Mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie, bo dobrze wie, gdzie. Panie Jezu, chcemy Cię dzisiaj poprosić o radość dla wszystkich osób starszych, dla tych, dla których przygotowujemy tę niezwykłą niespodziankę, nasze piękne, starannie zrobione laurki. Proszę Cię, Panie Jezu, aby każda z tych osób, każdy dziadziuś, każda babcia w tym domu pomocy społecznej, domu opieki, kiedy otworzą laurkę, żeby ich serce zalała radość. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. I chcemy Cię też, Panie Jezu, prosić dla tych wszystkich osób, do których dotrą nasze laurki, aby zawsze czerpały radość i jak im jest smutno, to też sobie przypominały o tym, jakim wspaniałym człowiekiem był Jan Paweł II. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię też, Panie Jezu, o miłość dla nich wszystkich w tym czasie, kiedy większość czasu spędzają sami. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię także już dzisiaj za tę mszę o 10 w niedzielę, która będzie absolutnie też wyjątkowa, dlatego że oni wszyscy połączą się z nami, będą wszyscy razem oglądali w jednym pomieszczeniu, łączyli się z nami, aby nasza radość wtedy, w tę niedzielę, była tak ogromna, że oni wszyscy pomalutku będą czuli ją w sercach. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. I prosimy Cię też, Panie Jezu, aby nasza modlitwa była takim promieniem Twojej radości dla tych wszystkich osób. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię też za wszystkie dzieci i za wszystkie rodziny, z którymi się modlimy każdego wieczoru, które są w przepięknym Królestwie, które łączą się z nami w każdym odcinku. Panie Jezu, umacniaj naszą wiarę, nadzieję i miłość. Prosimy Cię, Panie Jezu. Prosimy Cię, Panie Jezu. I teraz, kochane dzieciaki, będzie czas, jak zawsze na koniec, żebyście napisali Wasze intencje, o co chcecie się dzisiaj pomodlić, a my w tym czasie już rozpoczniemy śpiew Każdy może być święty i powtórzymy jeszcze zwrotkę o Janie Pawle II,
A jeśli ktoś z Was już napisze intencję, to dołączacie do nas do śpiewu. Gotowi? Gotowa? Gotowy? Zaczynamy. Każdy może być święty. Piszcie swoje intencje. W tych intencjach się modlimy. Raz, dwa, trzy. Każdy może być święty, jeśli tylko chce. Mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie. Ja mogę być święty, jeśli tylko chcę. Mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie, bo dobrze wie, gdzie mały Karol. Mały Karol wojnę musiał przeżyć, młodym chłopcem był. To wzmocniło go, by wierzyć z całych swoich sił. Jan Paweł, papież Polak, nie bójcie się! Tak wołał, każdy może być święty, jeśli tylko chce. Mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie. Ja mogę być święty, jeśli tylko chcę. Mój przyjaciel Jezus poprowadzi mnie, bo dobrze wie, gdzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Robimy krzyżyk na Waszych czołach wszyscy. I teraz poprosimy, dajemy nasze czoła, byście nas pobłogosławili. Aż 3 krzyżyki musicie zrobić. O, dziękujemy Wam bardzo. Błogosławcie się nawzajem. I mam taki pomysł, żebyśmy do tej niedzieli codziennie, tak w modlitwie każdy z nas, pamiętali o tych starszych osobach. Żeby radość Boża ich zalała i pokój Boży. I żeby przyszło uzdrowienie też, żeby nie cierpieli. Będziemy się modlić za starszych, dobrze? Mocno Was ściskamy. Pa, pa, do zobaczenia. Pa.